to czas rekolekcji w drodze. To czas doświadczenia tajemnicy Kościoła. Wiele osób pielgrzymuje, ale są także te osoby, które nie mogły pójść na trasę i trwają w postawie łączności duchowej. I pięknym darem dla Kościoła i dla pielgrzymki jest duchowe pielgrzymowanie. Bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich pielgrzymów, którzy uczestniczą w tej formie łączności z pątnikami. Życzę, aby ten czas wspólnej łączności duchowej, czas modlitwy także pogłębiał, ożywiał naszą wiarę. W tej chwili jesteśmy na terenie diecezji radomskiej, w sanktuarium świętej Anny w Smardzewicach. Przez jej pośrednictwo prosimy o potrzebne łaski, aby każdy z nas wzrastał w wierze i naśladował Matkę Bożą w jej oddaniu Panu Bogu i zatroskaniu o człowieka. Szczęść Boże!